nie ma świetnych stanowisk. Tak, czyli w sali wykładowej się przygotowują, grupa wykona ćwiczenia, następuje zamiana. I oczywiście, tak jak wspomniałem, stanowiska są oddalone, mamy system łączności, tak? Dowódca znajduje się przy swoim tamtym pomieszczeniu, tylko komendami się posługujemy, zgodnie oczywiście i w odpowiednim czasie odpowiednie czynności ci operatorzy muszą wykonać. Z ciekawostek, przepraszam, mamy i to są rakiety morskie, tak? Tak zwane PUKPR-y, przeciwokrętowe pociski kierowane. Ale uczymy też o pociskach, o rakietach na przeciwlotniczych, tak? Naprowadzanych pod czerwieniem z głowicą termalną. No i do zobrazowania prac takiej głowicy między innymi wykorzystujemy kamery termowizyjne. Tak? Całe zjawisko wypromieniowania ciepła z obiektów omawiane na przykład. Czyli jeżeli chodzi o ustawienie kamer. No, to znaczy tutaj są dwie kamery, ponieważ no, jedno jest połączone, ale mamy dwa jakby do widma, które podsobuje obiekt. Tak? No można to zrobić z 20 przysiadów i zobaczyć, gdzie jest najcieplej. Mhm. No musi, przepraszam, ja tylko... Bo tu... To musi no, kamera widzi też ślad termoaktywny, niekoniecznie tylko to, co w rzeczywistości. Tak, już byśmy coś... się postawi kamerę, tak? Tak, i już po ślad pokazuje. Można sobie nosek skręcić i robić. Czym? Nos. No, podszedł na osno. Już, rozdział. Albo takim, najlepszym takim przykładem to są buty na wychodzie. A, nie pan się teraz porusza. Kolega musi tam nogami poruszać. O, i ślady na wygładzie nie wystarczy. Super. No i to jest najciekawsze jest to, że praca tych kamer nie wymaga oświetlenia obiektu. Tak? W nocy robić tam węgle. Obraz taki sam jest. To jest poza zakresem widzialnym, także tak samo ta rakieta naprowadza się na silnik samolotu. To jakaś igła jest? No akurat to jest strzała. Trioła, tak? To znaczy, jeżeli on zna rodzaje rakiet przeciwlotniczych, to igły też są, tak? Igły są typowo rosyjskie. Strzała też jest rosyjska, ale powoli zastępowana dronem. A dron już jest podrzucony czarny. Ale to w Polsce produkowane? Każdy z tych tam. Na przykład na